Cześć, dzisiaj próba nowego mikrofonu. Może wreszcie będzie mnie lepiej słychać, albo i nie, trudno. Nie mam za bardzo powodu, żeby nagrywać film, więc to tylko taka próbka głosowa. Może przy okazji chciałam zareklamować kanał Mente Abierta, hiszpańskojęzyczny, ale są napisy. Można spokojnie sobie przetłumaczyć, zresztą sens jest bardzo często przedstawiony na zdjęciach. Tutaj mamy przykład Koloseum i próby jego rozbudowy współczesnej. Taka wizja artystyczna i autorowi, mnie w sumie też, już samo obejrzenie tego zdjęcia, czy właściwie nie zdjęcia, tylko wizualizacji, pokazuje, jak ono mogło kiedykolwiek wyglądać. Czyli Koloseum wcale nie było areną, gdzie walczyły ze sobą lwy, tylko było na przykład zwykłym biurowcem albo czymkolwiek innym, budynkiem po prostu użyteczności, który został zniszczony i spalony, a potem jego ruiny wykorzystano do czegoś innego. Na przykład właśnie jako arena walk, ale to później. Oryginalnie służył do czegoś innego. Mamy tutaj też łuk triumfalny, co może mało jest widoczne na tym obrazku, ale jest to całkiem konkretna budowla. Zobaczcie, jak mali są ludzie w porównaniu do tego budynku. Oni są wręcz liliputami, jak mróweczki. To zresztą znowu świadczy o tym, że te budynki, które obserwujemy i w Rzymie, i w wielu innych starożytnych miastach, były budowane na inną wielkość człowieka. I teraz pytanie, czy my się skurczyliśmy, czy raczej wszyscy pochodzimy z innego świata? Mnie to już najczęściej chodzą takie myśli po głowie, kiedy już mi się mózg zupełnie zlasuje i puszczam wodze fantazji. Ponieważ jesteśmy w naszej kulturze bombardowani takimi legendami o gigantach, walczących z lwami, prawda? I że oni są przedstawiani na rzeźbach, tam Herkules i tak dalej. Są to jednak najczęściej kopie starych rzeźb albo po prostu jakieś fantastyczne różne, po prostu sztuka. W sztuce można naprawdę jakby wszystko pokazać, ale to jest tylko sztuka i wydaje mi się, że dlatego wiele rzeźb przetrwało, nie zostało zniszczonych, bo one na pierwszy rzut oka nie są dowodem żadnej technologii. Dopiero kiedy człowiek zaczyna się im z bliska przyglądać, oceniać ich jakość i materiałów, i jak dokładnie i jak porządnie są zrobione, i jakie jest ich dużo przede wszystkim, to bardzo szybko okazuje się, że albo cywilizacja, która je stworzyła, trwała bardzo długo, albo ktoś, kto je wykonywał, był geniuszem. Dopiero kiedy pozna się technologię wydruku 3D i skanowania obiektów i drukowania ich po prostu, wtedy zaczyna się rozumieć, że to wszystko mogło wyglądać zupełnie inaczej. I to jest taki przykład, jak wiele można mieć przemyśleń, obserwując tylko jedną czyjąś wizję. Na tym kanale można znaleźć bardzo dużo tego typu filmów, które porównują przeszłość do przyszłości i widzą pewne nieścisłości. Tutaj mamy na przykład dużych ludzi i małego człowieka na tej miniaturce. Nie chcę tutaj puszczać tego kanału, bo nie chcę być posądzona o jakieś kradzież praw autorskich, więc tutaj tylko pokazuję, jaki ciekawy
film tutaj autor zamieścił, bardzo go polecam. Takich kanałów mam trochę w swoich subskrypcjach. Może pokażę kolejny z nich. To kolejny kanał, który bardzo często oglądam. Są na nim zdjęcia głównie z XIX wieku albo początku XX. Na samym jednak filmie często są starożytne budynki. No tutaj jest na przykład, kanał jest rosyjskojęzyczny, jak widzicie, ale nie ma to żadnego znaczenia, ponieważ liczą się przede wszystkim zdjęcia. Wszystkie filmy to najczęściej po prostu pokazy zdjęć. Oglądanie ich wcale nie zajmuje dużo czasu, dlatego że wystarczy sobie po prostu klikać. Tutaj chciałam pokazać o jedno takie zdjęcie. Oczywiście praktycznie nie ma roślinności. To jest typowe dla zdjęć z XIX wieku lub początku XX wieku. Widzimy czyste budowle, bez śladu sadzeb, a oficjalnie przypominam, wtedy palono drewnem i węglem, co jest dziwne, że nie ma tutaj brudu aż takiego. Może deszcz padał i zmył, tak? Widzimy tutaj ogromne, ogromne drzwi, ogromne rzeźby. No, budynek jest bardzo przeskalowany i tutaj po prostu ludzie wydają się naprawdę bardzo, bardzo mali. Może tutaj zbliżenie tego budynku, tu znowu takie antyczne rzeźby. Tutaj widzimy ogromne, ogromne drzwi, zrobione chyba tutaj mniejsze, żeby zwykły człowiek był w stanie w ogóle je otworzyć. No, tutaj mamy przykład skali, jak ogromne są te kolumny. Sama baza jest jak pół człowieka. Tu mamy drzwi. Ogromny, ogromny portal. Człowiek jest tutaj w wysokości, o tu. Nie bardzo wiadomo, gdzie jest klamka. Nie ma nawet co o tym myśleć. Tutaj mamy wnętrze, znowu bardzo ładne. No i tutaj mamy kolejne. Tu już malowidło, to późniejsze. No i tutaj mamy ludzi, którzy się fotografowali przed tymi budynkami. Kim byli ci ludzie, to nie wiadomo. Tutaj mamy w tle ten sam budynek, a tu już bardziej współczesne. Ludzie na rowerach, kapelusze i tak dalej. Zupełnie nie pasujący do tych budynków. Tak się zastanawiam, co tu jeszcze. O, tu jeszcze jest jedno stare zdjęcie. To jest przykład, że pani chyba jedzie na hulajnodze. I zobaczcie, nie dało się jeździć po bruku hulajnogą, to oczywiste, więc zrobiono takie jakby ścieżki asfaltowe. Ciekawostka. Co tu jeszcze jest? No, tu mamy przykład wozu. Tak, budowano takie wielkie budynki przy jednocześnie wożeniu takimi drewnianymi kołami po bruku. No, jest to dla mnie trochę dziwne. No i tutaj mamy pomnik konny, bardzo ładny. I tutaj człowiek chodzący z magnetem. No i ja sobie tak oglądam te zdjęcia i staram się w nich dojrzeć coś więcej. Na przykład do czego służyły te wieżyczki oprócz bicia wycypany. Jak były zasilane te latarnie, czy były elektryczne, czy gazowe. Co to jest? Antena? Nie wiem. Kojarzy mi się z anteną teraz. Tu mamy trochę wnętrz. Też piękne tutaj kryształowe świetliki. Tu znowu jakiś parlament. Dobra. Co tu jeszcze jest? No, ulice. Ulice znowu coś kopią, coś remontują, ale nie ma w ogóle budowy tych budynków nigdzie. Nie ma nigdzie rusztowań, które pokazują moment zbudowania tych miast. Zawsze jest jakieś kopanie tu w przyziemiu. Nic więcej. Co tutaj jest jeszcze? No, sami widzicie. Po prostu sobie oglądamy zdjęcia. Na szczęście to jeszcze nie jest zabronione.
Malutcy ludzie i ogromne budynki. Tu już bardziej skala ludzka jest. Czyli budynek jest młodszy. I od razu byle jak zrobiony. Znowu ludzie tak samo ubrani, dokładnie te same czapki. Zobaczcie, tak jakby wyprodukowano je w jednej manufakturze. Wszyscy są niemal identycznie ubrani. To też jest dosyć dziwne, bo w tamtych czasach co prawda istniały fabryki i manufaktury, ale żeby produkowały tak zupełnie identyczne ubrania, to było dziwne, bo przecież krawcy też byli. Inny ciekawy kanał, który jest już dosyć popularny, natomiast ja go pamiętam jeszcze, kiedy nie miał 100 tysięcy subskrybentów kilka lat temu. Pomimo odwracania naszej uwagi od meritum, nadal nadaje. Nadal pokazuje ciekawe budynki ze Stanów Zjednoczonych, ale z jego okolicy jeździ, zwiedza, nie posiłkuje się wyłącznie zdjęciami, ale weryfikuje je w rzeczywistości i porównuje dopiero z mapami. Również widzi pewne nieścisłości i ślady starych technologii. No tutaj o ruinach. Analiza starych zdjęć, znowu ruiny, prawda? Tu jest, on porównuje to z całym materiałem, wszystko jest tam podlinkowane. Bardzo, bardzo merytoryczny kanał, który polecam każdemu, kto interesuje się tematem resetów i inne tego typu rzeczy. Inny kanał, myślę, że znany większości, Historia Pi. Analizy starych fotografii, analizy historii Rosji, są napisy, można sobie wszystko dokładnie obejrzeć. Są też filmy na bardziej współczesne tematy, trzeba sobie je po prostu na spokojnie obejrzeć. Kiedyś był bardziej merytoryczny, dzisiaj bardziej taki pod publiczkę. Możliwe, że trochę mu zakazują mówić. Porusza tematy miast gwiazd. No, bardzo, bardzo polecam. Co nie znaczy, że się zawsze zgadzam z autorem co do jego wniosków, ale przede wszystkim bardzo dobre źródło mało znanych miejsc, mało znanych zdjęć, historii. Nie tylko Rosja, ale i całego świata. Analiza dziwnych znaków, dziwnych jaskiń, dziwnych budowli, dziwnych artefaktów podróżniczych. Robi też wycieczki. Także jeśli ktoś do tej pory tego nie oglądał, to bardzo polecam. Można powiedzieć, że ten kanał otwiera oczy. To jest kanał, który chyba poleciła mi Wiola z Królewskiej TV. Jest to człowiek, który ogląda sobie różne fragmenty zdjęć tak zwanych satelitarnych, tak naprawdę lotniczych z Google Street View i w ogóle z Google Earth. Prawda? Tam ludzie dodają różne zdjęcia i można je sobie oglądać. On analizuje satelity, analizuje co tu się dzieje, szuka śladów starożytnych cywilizacji. No, przygląda się, dziwi się, wątpi, zastanawia się, co to jest. Jak to działa, jak to się stało, że tak wygląda, dlaczego tak, a dlaczego inaczej, skąd tyle dziur. Także bardzo polecam do odkrywania i także poszukiwania samodzielnego takich miejsc. Można powiedzieć temat rzeka. To ile byście nie chodzili po i samodzielnie nie eksplorowali świata internetu, to
Naprawdę nie znajdziecie tyle, ile on znajduje na swoim kanale. Nawet mnie, która dużo szuka różnych takich rzeczy i ogląda, to wiele takich miejsc zdziwiło. Tak. Człowiek ma talent, żeby znajdować niektóre miejsca. Inny kanał z Runetu, Jewgenij Makarow. Troszkę gatunek żółte napisy, ale dobry kanał do oglądania różnych budynków, analiza strojów na malowidłach, dużo dziwienia się, natomiast też mam wrażenie, że sporo dezinformacji. Raczej traktuję to jako po prostu źródło obrazków do samodzielnej oceny i samodzielnego wnioskowania o metrze przedpotopowym i o historii Rosji. Bardzo ciekawy kanał. Nie trzeba się z nim zgadzać. Ja się czasami zgadzam, a czasami się nie zgadzam. No, to nie jest jakby ważne. No i na koniec Kotrialow, który jest znany z teorii ziemi komórkowej, czyli promuje taki pogląd, że jesteśmy tylko takim malutkim wycinkiem większej całości. Większa całość, jak wygląda, nie wiadomo. Również analizy historyczne. Tutaj mamy przykład, znaczy tak jakby próba odzwierciedlenia prawdziwych kontynentów, jak one w rzeczywistości wyglądają. To jest taka znana mapa, która pokazuje, że Stany Zjednoczone są w zupełnie innym miejscu, że Ameryka Południowa jest obrócona do góry nogami. No, jakby nie jestem w stanie ze swojego miejsca zweryfikować tego ani w jedną, ani w drugą stronę. Trochę też polityki się trafia. Taki typowy rosyjski kanał raczej nie jest hejtowany. W Rosji jest ten luksus, że nie ma opłacanych farm troli, które niszczą kanały, w związku z czym mogą one sobie działają. No, można powiedzieć, że plotą bzdury, okej, czemu by nie, ale są. Jakby nie są w żaden sposób kasowane. W Polsce się chyba mało osób interesuje tego typu rzeczami, więc poza kanałem Gabriela, tam, gdy na początku on się nazywał 12 tysięcy Szabel, teraz Szabel Live, to chyba nigdzie nie ma poruszanych tych tematów jako cykl stały. Tak? Raczej się ludzie koncentrują na resetach, na takich rzeczach. Na kształcie Ziemi to chyba w Polsce jest tylko płaska Ziemia i niebocentryzm. Ziemi komórkowej to tylko Gabriel. Nikt jakoś nie pociągnął tego tematu. Moim zdaniem jakby wszystkie te trzy teorie w jakiś sposób się uzupełniają. Staram się nie przywiązywać do żadnej z nich, raczej szukać podobieństw i takich rzeczy, które mogą mi wytłumaczyć pewne zjawiska, które obserwuję na co dzień. Dlatego też nie upieram się, że jestem wyznawcą, że o, ja to uważam, że Ziemia jest taka albo taka. Nie, jakby niebocentryzm mi się bardzo podoba, ale nie tłumaczy wszystkiego, co obserwuję. Więc no może to jest kwestia mojej niewiedzy. Nie jest to mój problem specjalnie. Raczej staram się oglądać i dziwić, tak? Także dziękuję za uwagę i może kiedyś coś więcej od siebie dodam.